Czy gdybyś miała taką propozycję od pana Emila Stępnia, żeby jeszcze jakiś film dla niego wyreżyserować, zdecydowałabyś się? Marysiu, Dziewczyny z Dubaju, niesamowicie wielkobudżetowa produkcja. Mi się wydaje, że dla reżysera to musi być troszeczkę stresujące. Powiedz mi, co było dla ciebie największym wyzwaniem przy tym filmie? No rzeczywiście ta logistyka, wiesz, ogromne sceny, kilkuset statystów pomalowanych na złoto, wiesz. Ale to, powiem szczerze, no tak, no każda produkcja filmowa jest stresująca, ale ja byłam zachwycona. Ja byłam zachwycona, bo w głębi serca ja bym chciała być reżyserką kina akcji, robić wielkie, wysokobudżetowe produkcje. Ja się wychowałam na Wojnach Gwiezdnych, wiesz, na Indiana Jones i na takim dobrym, gangsterskim kinie amerykańskim. I tu w zasadzie po raz pierwszy mogłam zrobić taki film, bo to był film gangsterski, tylko że kobiety mogły wreszcie raz zagrać te wszystkie role, które zawsze grali mężczyźni. A mężczyźni są przyklejeni do tych kobiet tylko jako ich partnerzy, więc to było super, super wyzwanie. Ja miałam naprawdę wielką radochę. Ale powiedz mi taką rzecz, bo to jest właśnie takie kino akcji, tak jak powiedziałaś. No, na pewno nie można tego odjąć temu filmowi. Natomiast on ma też przesłanie. Na jakim przesłaniu tobie najbardziej zależało, żeby z czym ludzie wyszli z kina? Ja bym chciała, wiesz, bo to, ja bym chciała, moim zdaniem to przesłanie nie da się w żaden sposób określić go zero-jedynkowo. Ja bym chciała, żebyśmy sobie uświadomili, jak łatwo oceniamy kobiety i że świat kobietom wybacza mniej. Nikt nie zastanawia się przy kinie gangsterskim, czy promujemy przemoc tym filmem. Nikt nie zastanawia się przy kinie o mordercach, wiesz, czy my promujemy morderców, czy wszyscy zostaną mordercami. Chciałam, żebyście przez chwilę poczuły się jak te dziewczyny i próbowali je też zrozumieć w jakiś sposób. Natomiast nie ma tu łatwych tez. Nie ma tu łatwych tez, bo ta sytuacja jest bardzo trudna. Jest trudna do rozwiązania. Bardziej bym chciała, żeby po prostu ludzie podyskutowali o tym, nie? Podyskutowali o tym. Pamiętajmy, że też jakby ten film się dzieje 15 lat temu, to był w ogóle trochę inny świat. W tej chwili my dzisiaj, 15 lat temu taki film byłby nie do pomyślenia. To znaczy filmy o tak zwanych prostytutkach, o anielskim sercu, prawda? Hollywood narobiło mnóstwo. Pretty Woman chociażby. No chociażby Pretty Woman, ale to jest zupełnie inny case, ale wiesz, tutaj po prostu pokazujemy silne kobiety, kobiety, które rozdają karty. A powiedz mi taką rzecz, bo ty wchodziłaś w show biznes w zasadzie w tych czasach, które właśnie pokazujesz w filmie. No zadam wprost takie pytanie, czy ty miałaś takie propozycje? Nie, do mnie to w ogóle nie dotarło. Ja chyba w ogóle zawsze byłam trochę poza takim nurtem, jednak takim bardzo komercyjnym, bo ja jednak zawsze byłam bardziej w undergroundzie, śpiewałam jazz i tak dalej. Ja się z tym nigdy nie spotkałam, ale no miałam koleżanki, które wiadomo było, że jeżdżą i to robią. I gdzieś tam, no to jakby, ale też ja, nie wiem, ja wtedy się tym też tak bardzo nie fascynowałam, nie interesowało mnie to, bo to jest, wiesz, ta afera mi w ogóle gdzieś nawet przeszła bokiem, mam wrażenie. Dzisiaj ja to w zasadzie całą tą historię odkrywałam na nowo, tu, teraz. I ciekawie było ją odkrywać, bo rozmawiałyśmy z bardzo wieloma dziewczynami. One nam powiedziały rzeczy, których nie ma w żadnych książkach ani w żadnych innych rzeczach, jak choćby ta historia, jak one były regularnie okradane, wiesz, i z workami na śmieci biegały po kan, wiesz. I odkrywanie tej historii teraz z punktu widzenia też tego, co się dzieje, tego, że w ogóle taki film dzisiaj może powstać, to jest zupełnie inna bajka. To jeszcze mam takie pytanie, no ponieważ na koniec niestety miałaś dużo stresów związanych z tym filmem, no była afera związana z dziewczynami z Dubaju, tak niektórzy mówili, że kolejna afera dubajska, prawda? Powiedz mi, dlaczego jednak zdecydowałaś się przyjść na tą premierę? No bo jeszcze kilka dni temu miałaś wątpliwości, czy tu się pojawi. Jestem na tej premierze, bo bardzo mi jest przykro, że ta afera zdominowała mówienie o tym filmie, a ja jestem dumna z tego filmu, jest to moje dziecko i nie tylko moje, też wielu wspaniałych polskich artystów, bo musimy tutaj wymienić, że mi się udało do tego filmu naprawdę namówić wybitnych polskich artystów, Artura Reinharta, wybitnego operatora, Wojtka Żogałę, wybitnego scenografa, zresztą myślę, że naprawdę to, co on tutaj zrobił w tym filmie, to jest...
no coś absolutnie wyjątkowego, wiesz, Kasia Lewińska, kostiumy, wiesz, i jestem tutaj, żeby po prostu bronić filmu i żeby rozmawiać o filmie, bo to wszystkie afery to jest coś na boku, o czym wszyscy zapomną. Za 10 lat nikt tego nie będzie pamiętał, a film, ale film zostanie. A film zostanie i dlatego bardzo bym dzisiaj, nie chce mi się nawet o tym gadać, bo mówiąc szczerze, to w ogóle nie jest moja sprawa, wiesz, generalnie. To, co się działo wcześniej. Przykro mi, że to zdominowało dyskusję publiczną. Ja, jak wiecie, trzymałam się na uboczu oczywiście, bo, no bo nie jestem tego częścią w ogóle w żaden sposób, ale chcę bronić filmu i dlatego tutaj dzisiaj jestem. Chcę bronić wspaniałych artystów, którzy naprawdę włożyli całe swoje serce. Jestem tutaj dla aktorów przede wszystkim, którzy mieli niezwykle trudne zadanie. Aktorki przede wszystkim, dziewczyny, żeby chcę wspierać swoje dziewczyny. No i moich wspaniałych, super przystojnych Włochów, którzy dzisiaj specjalnie na tą okazję przyjechali. Więc nie wyobrażam sobie, żebym miała tutaj dzisiaj nie być, żeby wspierać naszą ekipę, ale też żeby Państwa serdecznie na ten film zaprosić do kin i obiecać Wam, że będziecie mieli zarówno dobrą zabawę, jak i, mam nadzieję, trochę refleksji. A jeszcze jedno słowo, dosłownie jedno słowo. Czy gdybyś miała taką propozycję od pana Emila Stępnia, żeby jeszcze jakiś film dla niego wyreżyserować, zdecydowałabyś się? Na pewno nie. I dobra, już nic więcej nie powiem, bo powiem za dużo. Patronem odcinka jest Tele5.